Przystępujemy do punktu 4.6. Podjęciu uchwały w sprawie opinii i wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Projekt uchwały autorstwa Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której głos zabierze Komisja po zapoznaniu się zarówno z treścią, jak i mapami, gdzie są te konkretne punkty ujęte na mapie, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Jestem winien Państwu opinię zarządu. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Chciałem zwrócić uwagę tylko na to, że wcześniej podjęliśmy już dwie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Zapisy zawarte w tym projekcie uchwały konsumują zapisy, które były w tych dwóch poprzednio wymienionych uchwałach. Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja się nie. Koleżanka Kuszczyk. Chciałam zapytać, czy to już są ostateczne i ostatnie jakiekolwiek propozycje nasze co do tego studium, czy to po prostu na wnioski, nie wiem tego, chciałam się zapytać, czy na wnioski na przykład innych mieszkańców jeszcze będzie można coś zmieniać, to kiedy można, to bardziej chyba pytanie konkretne będzie, do kiedy można podawać te nasze prośby o zmianę do tego studium, do kiedy ono jeszcze może być takie. Na poprzedniej sesji Rady Dzielnicy było podane obwieszczenie, które zostało ogłoszenie o wyłożeniu planu do tego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa do publicznego wglądu i termin zgłaszania uwag, które ma zarówno Rada Dzielnicy, jak i wszyscy mieszkańcy zainteresowani, i tu mówię z głowy w tym momencie, 19 sierpnia. I tutaj żeśmy rozdawali, dlatego tutaj rozdawaliśmy wszystkim chętnym to obwieszczenie o tym wyłożeniu i tam wszystkie terminy i miejsca, gdzie należy składać uwagi, są podane. 19 sierpnia, czyli właściwie do 18 warto by złożyć, jeżeli ktoś potrzebuje. My też żeśmy złożyli, ale każdy mieszkaniec tej dzielnicy, tego miasta, bo to dotyczy miasta Krakowa, ma takie prawo. Czy ktoś jeszcze? Znaczy, ja mam też pytanie w związku z tym. Znaczy, ja sobie pozwoliłem akurat w ten poniedziałek pojechać na zgody, bo tam jest złożone studium przestrzennego, znaczy studium do wglądu, i po prostu poświęciłem trochę czasu temu. Do 19 sierpnia, tak pan przypomniał, co mówi, to jest ostateczny termin. I to znaczy, ja tam miałem jedną uwagę, ale to wiem, że dowiedziałem się też, że może każdy może wnieść, zainteresowany, czy to Rada Dzielnicy, czy osoba, czy nie wiem, stowarzyszenie, uwagi do tego studium, jeżeli uważa, że należałoby to, że tak powiem, to mógł zmienić, podać tam swoje założenia. Znaczy dokładnie na naszego osiedla dotyczyło to, że teren pod Pułę Cegielni jest znaczony jako litera U. I w studium jest zakreślone nie tylko teren Cegielni, ale całego osiedla. I zasadne byłoby zmianę tego studium na nie na U, tylko UM. Byłoby to usługi za budową wielorodzinną. I my chcemy iść potem, że tak powiem, w tym kierunku. Myślę, że to możemy zrobić śmiało, bez, że tak powiem, wspierania się jakimiś uchwałami z Rady Dzielnicy. Dobrze rozumiem, panie przewodniczący? Oczywiście każdy może. Tak. No, dziękuję. No tu jeszcze ja się poszedł po materiał, żeby ewentualnie, nie wiem, czy ty chcesz zabrać jeszcze głos? To po sesji mam. Nie, po sesji jest głosowanie uchwały. Cegielnia w Zesławicach. Usługi, same usługi, więc sprawdziłem, co to znaczy.
Dokładnie jest to... No jest, jest tak na planie, jak mówisz. Tak, byłem, widziałem w poniedziałek. Jest to duża mapa rozłożona. A tam należałoby to zmienić bezwzględnie, bo to ja myślałem, że dotyczy tylko samej Cegielni, a to zakreślone jest i Cegielnia, i wszystkie przyległe osiedla po tej stronie. Znaczy tu dokładnie wiejski takie... zakątek, wiejski zakątek i nasze osiedle. Tu jest takie... Cegielnia jest otoczona tym i ta U jest tak na pograniczu. Nie. Panie Janku, byłem, sprawdziłem osobiście na dużej mapie. Ja to, te mapki też widziałem, tam jest bardzo szczegółowa mapa. Teren osiedla plus wiejski zakątek, który już należy do Krakowa, jest U. Chcemy to przekształcić na UM, a to, co zostało przełączone do Krakowa teraz od 1 stycznia, zakątek, jest w ogóle nie ma ani studium, ani planu zagospodarowania przestrzennego. Jest wyłączony. Wiejski zakątek nie jest objęty... Nie jest, ale mówię tu o całym naszym osiedlu, terenie osiedla. Można dopisać. No ale to może też Towarzystwo Przyjaciół. Stowarzyszenie. Stowarzyszenie. Też z tą stronę. I bez granic. Z tą stronę i z granicami. I bez granic. Usunąć granice. Może. Znaczy to jest taka tylko uwaga, bo nie wiem, czy Komisja Budownictwa się sugerowała przy że tak powiem, analizie tego. No mi się to nasunęło po ostatnim, nawet ostatnim naszym pikniku, że trzeba byłoby to dokładnie sprawdzić i okazało się, że to jest właśnie tylko i wyłącznie literka U. A jeżeli myślimy o tym, żeby doprowadzić z Łęgu ciepło, więc żeby to osiedle się rozbudowywało, chcemy, żeby to było przekształcone na UM. Wtedy na terenie, jeżeli deweloper znajdzie się, który kupi ten teren, to może śmiało wtedy rozwijać infrastrukturę budownictwa mieszkaniowego. Kolega Stasiu, bardzo chciałem, pan przewodniczący już tu zaznaczył, że wszystkie te nasze uwagi były w wcześniejszej uchwale ujęte, ale nie zostały w obecnym projekcie studium uwzględnione, który teraz został wyłożony, więc zostały powtórzone te punkty, do których tam zgłaszali poprzednio, a tu nikt nie zgłaszał. Nikt nie zgłaszał, oczywiście. Ja nie mam do was pretensji. Czym się kierowała na przykład? To mówię, że etapy nie zostały uwzględnione, te punkty. To wyszło po prostu teraz w ostatnich paru tygodniach, że jest tam litera tylko i wyłącznie U, a nie na przykład UM. Nie jestem członkiem komisji, ale z tego co mi wiadomo, komisja się sugerowała wszelkimi uwagami, które wpływały do Rady Dzielnicy, plus uwagi, które na dużym spotkaniu w Luboczy, które się odbyło, tam było... Ale było tam powiedziane, była osoba na pierwsza osoba, która powiedziała, pani prezydent Koterba powiedziała, że nie ma problemu z przekształceniem tego na UM. Ja to była pierwsza osoba, którą pan Janek podał ten. No, no to czyli autorzy projektu studium. No bo to była żywa dyskusja wtedy. Mieli podane. Szkoda, że nie było wcześniej takich sugestii. Ale to nic się nie dzieje, to ja myślę, że rozmawiamy. Myślałem, że nawet każda osoba może wystąpić indywidualnie, tak fizycznie i 3-4 wnioski to już jest, że tak powiem, materiał do myślenia i do przemyśleń przy opracowaniu, zatwierdzenia tego studium. Co by to uwzględnili? Ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. No to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie.